Witam wszystkich imperialistów w kolejnym odcinku naszej gry Polski Tęgrystyczną, która obecnie toczy ciężką wojnę ze Szwecją, tak. I a propos wojny ze Szwecją, na kanale pojawiła się ostatnio nowa seria, taka dość nieregularna, nietypowa, krótkoodcinkowa. Potop szwedzki, dajcie znać w komentarzach, co o niej myślicie. Jeżeli nie oglądaliście, to tak czy siak tutaj w tym momencie powinien się pojawić link do niej. Do was przekierowujący do tej serii i dajcie mi znać po prostu, co o niej myślicie, może ktoś jeszcze o niej nie słyszał, tak? Dobra, a tutaj, jeszcze ta kwestia generałów, bo o tym wam nie powiedziałem. Doszli nowi generałowie Zbychu Karpatka oraz Erwin Fuchs, co jest nawiązanie do Romula i do kogoś, nie wiem do kogo, nieważne zresztą. Ale tak czy siak doszło mi dwóch nowych generałów, w sumie bardzo fajnych, co prawda sporo fajerzy, nie w szoku, ale zawsze to jest coś do przodu, nie? On też faza, no jeszcze teraz faza fajera nie jest bardzo liczona. Tutaj ostatnio była też dyskusja w komentarzach na temat, która idea dyplomatyczna, czy influence by mi wpłynęła bardziej na te koszty i możliwość przyłączenia Szwecji do mojego kraju. I moim zdaniem to jest jednak Flexible Negotiator Province War Score Cost minus 20%, tak? Nie wiem, czy to nie obniżyłoby tutaj tego całości również o 20%. Czemu Szwecja jest liczona jako 226? Jak tutaj jest liczona jako... A, nie, dobrze, dobrze jest liczona, bo to połowa, nie, mogę... Dobra. Czyli... Tutaj, Polish Vassal 113. To śmiesznie to wygląda. Czyli po prostu jest liczona jako inna, kolejna opcja, wyjebiście. No ale tak czy siak, no moim celem będzie to, zabranie tych ziem. Może zabranie też tutaj jednej takiej ziemi. Bo widzicie, no ja tej Islandii nie mogę zabrać ogólnie. Jest za daleko, okej, zdobyłem ją, okupuję wyjebiście, ale jej zabrać nie mogę. Dlatego bym zabrał najchętniej Norwegii jedną ziemię i potem, co jakiś czas po prostu od Unii Personalnej chyba też mogę żądać ziemi. Również. Nie mogę? Dałbym głowę, że była opcja żądania ziemi od Unii Personalnej. No to jest Island tutaj? No dobra, no to już nie wiem co, no to w sumie nie wiem po co mi ta Norwegia, w sumie na Unii Personalnej. Ale dobra, wracając do tej dyskusji. W takim razie, tutaj mamy zmniejszenie tylko i to może wpłynąć na ogólne cenę całego kraju, te 20%. Ale za to nie widzę nic, co by miało wpłynąć na to u po prostu Influence Ideas. Nie wiem, czemu mi ktoś to pisał w komentarzu i tam była chyba dyskusja cała z tym związana. Nie widzę nic, co by na to wpłynęło. Znaczy, Diplomatic Annexation Cost, fajna sprawa. Expansion Impact News 20, Diplomatyczne, Vassage for Limited Contribution, wyjebiście. Unjustified Demand, to jest coś, co zmniejsza nam koszty punktów dyplomatycznych za daną prowincję, tak? Nie wiem, brałbym teraz peace deala. Tak, no to ja widzę, że ja płacę, no widzicie, na przykład 45 punktów dyplomatycznych płacę za coś i to by mi zmniejszyło ten koszt, ten, nie to, daj to, tylko to, o, w punktach dyplomatycznych, więc ewentualnie to może być jakaś po prostu pomyłka. O, Zbychu, ty masz 3, okej, okay. Zdobądźmy to i nie wiem, czy ja się nie będę musiał cofnąć, żeby poczyścić, chociaż nie, no moje wojska chodzą i tutaj czyszczą, moi wasalowie. Bo niestety przeciwnik jest w małych ilościach, znaczy niestety, niestety, przeciwnik ma małe armie, więc jest w sumie ogólnie dobrze. Kraj mi za to, kurka, płonie. No, tą wojnę jakby mi zdobyli, to już w sumie obojętne kto, niech to zdobywa. Tu mamy duży problem, tym bardziej, że pakta konwenkta mamy, tu już mamy zwiększone koszty redukcji tego, co jest bardzo, bardzo złe dla mnie. Dobra, Wargola mamy. No i w zasadzie tutaj te prowincje też przydałoby się zdobyć. Tu moglibyśmy w zasadzie... A trudno, Hugo, zrekrutujmy, weźmiemy po prostu pożyczkę kolejną i tak to już mnie nie ratuje w żaden sposób. Jednego typa i tutaj jest wszystkie te, pozdobywajmy. Tutaj pójdziemy, poczyścimy, ewentualnie też zdobędziemy za chwilę stolicę Norwegii, może tym wojskiem tutaj stojącym. Tak, pójdziemy i zdobędziemy stolicę Norwegii za chwilę. Co również powinno mi jakoś pomóc w dalszej wojnie, dobra. Dania 50%, może te cieśniny od razu mi się przypomniała wojna widzów, pewnie większość z was jej nie widziała, bo ich w sumie nie udostępniłem. Zapomniałem, a po takim czasie to też są bez sensu. Dobra, Erwin i ty mi idź... A, tu jest fort jeszcze, czemu go nie zauważyłem?
A, to trochę hugowo. Mogę tu przejść, tak? Nigdy się nie nauczę, jak to działa. Przydałyby mi się armaty. No to będzie ciężka wojna, no zadłużymy się trochę. Kraj też będę miał troszeczkę spustoszony przez tą wojnę. Czy ja coś zjadłem? Ja właśnie zjadłem Mołdawię. Dobra, odbijajmy te moje prowincje. Ale to tak czy siak jest cały czas za dużo Warscora muszę zdobyć. Za dużo Warscora muszę zdobyć. Mołdawia się właśnie zbuntowała. No ale to może Duńczycy mi to szczyszczą za jakiś czas. No zobaczymy, jak to będzie. A w sumie tutaj powinien chyba móc przejść, nie? Bo jak mam to prowincję, to teraz powinien móc już przechodzić przez to bez problemu. Więc może za jakiś czas to spróbujemy przetestować, może mi nie zabiorą. Okej, tutaj zdobywam cały ten obszar również. Ale mnie świat chyba za to znienawidzi, nie? Nie, tylko Dania. I w sumie tak, zabierając to każda kolejna mniejsza będzie mi też mniej kosztowała, więc najchętniej bym zabrał tutaj te prowincje, żeby mieć pewność, że będę mógł tutaj też coś podziałać. Będę miał okazję w sumie też jeszcze to zdobyć. No ale będziemy musieli też bardzo nadrabiać technologię dyplomatyczną. Bardzo, 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 bardzo. Nie mamy dobrych władców z tym związanych. 2-6-3 z Polski byłby dobry, ale nie mam prestiżu i szkoda mi tego prestiżu. 4-2-3, czekajcie, to jest 6-9, albo byśmy mieli 11. Czyli ten Stanisław Tyszkiewicz byłby przeepicki dla mnie na ten moment. Może gospodarz boostuje prestiżem, czyli bym potrzebował coś za prestiż Duńczyków. No Anglia... Jeszcze Anglię jakbyśmy whitepisowali, to by... Nie, Anglię jak whitepisujemy, to będzie gites w sumie. Teraz tak pomyślałem. Musimy też zdecydować, jakie idee chcę brać do mojego kraju. Obecnie mój kraj i myślę, że będziemy mieli taki okres stabilizacji, którego przejdziemy sobie po prostu na speedzie raczej. Gdzie będę po prostu wam mówił, co robię i potem będę przeskakiwał. Jakiś dłuższy Administrating an Empire. Co to jest? Mameluków Bureaucracy. Co jest, z czym to jest związane ten event? Jeżeli ktoś wie, to może mi wytłumaczyć, nie znam tego eventu. Czy oni mają po prostu status imperium teraz? Nie mam żadnego pojęcia. Okej, Litwa tu wchodzi, to pomóżmy Litwie. Okej, weźmy jeszcze to. Nie pożyczę, jak tym lepiej dla mnie. Dobra, kolejne punkty, dla mnie wesoło, tu odbiliśmy. Tu mam jakiegoś Iwana Pileckiego? A, dobrze, dobrze, ja myślałem, nie wiem, coś mi się ubzurało, że nie miałem jednego generała, a teraz jest generał, o, jakieś dziwne. Czekajcie, Węgry mają wojnę z Wenecją. Noble Rebels. Mówiliście, że mam się nie przejmować Noble Rebelsami, bo nie uwolnią tego? Co? Accept demands, will... I mogę ja wymusić akceptację na Litwie? Dobra, nieważne, ale mamy kłopoty w kraju i to naprawdę mamy kłopoty w kraju. Chodźmy tym typem z Bychem. On ma 3 do Siege'a, więc jest lepszy. Tutaj. Kurka, 5. No, zbiło mi te terytoria, to jest akurat złe. Bardzo bym chciał już z tej wojny Anglię wyciągnąć. No, ale to jest jeszcze czas niestety na to. Musimy kolejne forty zdobyć i tutaj koniecznie stolicę również. Niekoniecznie tą czwórkę lećmy. Jeszcze ktoś coś do mnie pisze, wyjebiście. Te kolejne bunty, o Boże. Tak, potem będziemy mieli bardzo długi okres niestety stabilizacji. Ale to niestety tego w żaden sposób nie uniknę. W sumie tu chodźmy może ten zająć cały obszar. No po prostu Polska nie jest jakąś super imbą, jest dobrym krajem, tak? Ale nie jest jakimś super imbastycznym krajem, który po prostu może aż tyle zrobić, co zrobiłem. A jesteśmy zacofani technologicznie. Jesteśmy zacofani technologicznie, wojsko mamy,
Ale mamy drogie wojsko, bo jeszcze najemników sobie zostawiłem specjalnie na tę wojnę, bo myślałem, że będę miał cięższą tą wojnę ze Szwecją i Danią. No w sumie fajnie wyszło z tą Norwegią. Chyba, że może nie brać aż tyle tych prowincji od Norwegii. I Szwecję bardziej zjeść, coś takiego, nie wiem jeszcze. Ale to jeszcze w sumie zobaczymy, czy w ogóle mi pójdzie tutaj, bo Wargola mamy. To jest dobre, nie mam stolicy, co, to jest złe. A tak. No, to akurat jest bardzo złe, że nie mam stolicy. Źle, że zdobędą zaraz moją stolicę. Okej, tu odbiliśmy. Więc będę musiał też zaraz cofnąć do mnie. I zebrać tam siły. Czy ja tutaj mogę przejść? Nie mogę przejść. W sumie. I chyba tak zrobię, że po prostu tutaj jak ta armia zdobędzie, to jedną dwunastkę cofnę w takim razie do kraju. Będziemy niszczyli tam Duńczyków. No jak mi zajmą stolicę, no to tak czy siak nie zakończę tej wojny, niestety. 10, jeszcze 9 miesięcy, 9-10 miesięcy i Anglia wyjdzie mi z tej wojny, raczej będziemy mogli wtedy kończyć ją. Okej, okay, jest. Chodźmy tutaj. Ja czy powinien ten móc przejść. No i na Warszawie muszę pamiętać, żeby też fort zbudować za jakiś czas, jak będzie mnie tylko stać na tym. Mhm, tu się zdesantowali, no jakbym miał generała, to byśmy dali radę. Okej, okay. Mieli bardzo dużą karę. Anglio, wyjdź mi z tej wojny, no po prostu wyjdź. W sumie cofnijmy się tu i wycofajmy się ogólnie. Tak, tak. Cofnijmy naszą armię tutaj, was tutaj. Będziemy próbowali odbić nasze terytoria. Warszawy straciliśmy, no ale to było do przewidzenia. Więc nie jest to nic złego. No, to byłem pewien, że Warszawę będę musiał odbijać. Extend loan. W sumie tu dużo mam już pożyczek, nie? Kurde, 4 loany. No dobra, to jeszcze nie tak dużo. 10 to jest dużo. No naprawdę, weź przyspiesz mi to. Z ten cały progres siege'owania. No, miałem was cię skasować, ale zapomniałem. Żeby po prostu warscora na mnie nie nabijali, no ale trudno. No ale tak czy siak, 4-5 miesięcy i wyjdą mi z tej wojny już. Mhm. Angolę i wtedy pójdziemy tutaj, zajmiemy to jeszcze raz. Dobra. To zrobione. Teraz trzeba zdobyć stolicę. Albo chodźmy tutaj, o, tak czyścimy. Potem stolicę Norwegii również zdobędziemy. Foregin Air na moim tronie. O. Czy jestem w stanie siebie wrzucić w ogóle? No, będzie ciężko, będę musiał dużo prestiżu mieć. Anglio. No jeszcze 2 miesiące. I Anglię wywhitepisujemy z tej wojny. No po prostu od Anglii nic nie chcę, nie? Kurde! Znaczy w sumie to i dobrze nawet. Jeszcze dwa? Szkórka wonna, no. Bo teraz to już mamy właśnie bardzo nieciekawą sytuację. Chociaż Litwa broni moich terytoriów. Litwa broni moich terytoriów, to akurat jest dobre. Dobra, Anglio. Jeszcze miesiąc. Po prostu angielska herbatka jak nic. 53 tysiące, dobra, 52. Może się... W sumie jak stolicę odbijemy, to już powinno być dobrze. Jak stolicę odbijemy, to powinno być już dobrze. Powinniśmy dać radę zakończyć tą wojnę. Więc chodźmy. Może nie tak akurat, ale o tak. Możemy przejść. Kurka, jakbyś ci weszli na Podole. A nie, bo są Mołdawcy, no to nie pójdą na Podole. Muszę też lecieć na Mołdawię, bo odbili właśnie wszystkie prowincje, więc za chwilę możemy Mołdawiem się zacząć o w ogóle wyswabadzać spod mojego kraju. Spod mojej władzy. Lecimy tutaj.
To jest źle. A tutaj za Sztokholm, panie. No, szkórka wonna. Danio. Clear offer. Polish Vassal ewentualnie, tylko to. Do kiedy bym dostał trusa? Zdążyłbym wtedy jeszcze jedną wojnę z nimi mieć. Bo jakbym to okorował... Jakbym to okorował, to mógłbym zdobywać te terytoria w następnej wojnie. Wszystkie te. Nie wiem, czy to nie byłoby lepsze. Nie wiem, czy to by nie było lepsze mimo wszystko. Co tutaj mamy? A Spice Network? No dajesz. Ci się wściekają, to i tak nic na to nie poradzę. Muszę odbić stolicę. 63% warscora. Jeszcze się nie zgodzą? Kurka, zazwyczaj przy takiej przewadze się już zgadzali. Dobra, trzeba będzie tych buntowników też tutaj zaraz zniszczyć. Za Sztokholm. No oni szybciej mi Sztokholm odbiją, cholera jasna. Dobra. Mamy wojsko. Musimy się tu wbić po prostu. I teraz... Och! No po prostu co za pech. A już bym mógł pisować z nimi. Jakbym miał Sztokholm na bank. Może wejdźmy tutaj w sumie. Z fort taki. Mieliśmy im dać radę. A żeby miał pecha do roli. Okej. Okay. Gdybyśmy mieli armaty, to już bym to szturmował, ale nie mam armat. Wow, wbiłem się w nich. Kurka, dobra, Litwa dojdzie z pomocą. Duńczycy zostaną w papę. Lećmy tutaj. Pójdzie stack wipe Duńczyków. Nie poszedł stack wipe. No co za... To jest słabe. Czemu nie poszedł stack wipe Duńczyków? Dobra. No, tutaj się cofają. Dobra, lećmy. Okej, okay, pewnie znowu tutaj. A nie, prowincja obok. Dobra, to może mi wygrać tą wojnę. Te bitwy ugrały mi to wszystko, okej. Okay. Oddania już nie ma nic, powinno być bardzo chętna do wzięcia. Dobra, trzeba jeszcze tą prowincję zdobyć. Zastanawiam się, czy jak wezmę Norwegię, czy sobie właśnie nie przekicham wszystkiego. Dobra, ale naprawdę ich zniszczyliśmy. Polish Vassal, prowincja jest, Fort Wyborgu, przydałby się w sumie. Następnym razem by ich łatwiej było bić. Dobra, musimy zabezpieczyć nasze terytoria. Zamiast defensive, chociaż może poczekajmy, tutaj Litwie dajmy, żeby byli... Tak. Weźmy, zejdźmy na razie tutaj z... Litwa może mi tu dołączyć. Bo chcę, żeby mi Podolie po prostu odbili. A po ci powinni mi się zaraz zgodzić. 3-4 miesiące i mamy. Tu odbijemy to. Czekajmy, czekajmy. Widzicie, no rebelsi niestety wygrywają. I to wszyscy rebelsi. Ale Mołdawia jest pilniejsza, tak? No chyba, że to jest... Mi się zawsze mylą ci buntownicy, serio. Tak. Odbijmy tutaj, niech Liwonia stanie w takim razie. No i w sumie to pójdzie. No odbijemy te terytoria i pójdziemy tutaj bić Litwinów. Znaczy na Litwie, nie Litwinów. Się. Dobra, mamy fortecę w Wyborgu, mamy tutaj to terytorium. Mamy na wasalu Norwegię. Myślę, że to jest dużo. I to mnie zadowala. Ale krwawa była wojna. Ten subject niestety się na mnie wkurzył, ale to nic w tym dziwnego. Przecież, nie? Musimy poprawić nasze relacje jak najszybciej.
bo inaczej nas czeka, ale nie ma aż nikt mi takiego dużego minusa, improve relation. Ale to, co im zrobiliśmy, to jest masakra. Czekaj, no i zabrałem inną prowincję, 216, kurka, jakbym zabrał trochę więcej tych prowincji, to moglibyśmy mieć Unię nad Szwecją, naprawdę. No, Fort Wyborgu to ja przekażę, Grand Province nie potrzebuję, niech Livonia mogą mać, będziemy zresztą skasowali Fort? Nie, dobrze. Okej, okay, tak, i Rise World Taxation. Agresywna ekspansja też by się przydała, to też wszystko by się przydało i może też złotą erę rozpocząć, ale to nie jestem pewien, czy ja tego chcę. Dobra, ten odcinek był wystarczająco długi, mam nadzieję, że się podobał, że to, co tutaj robimy, też wam się podoba, bo zobaczcie, jaką już piękną Polszczę mamy. Mamy Polskę z Litwą i Norwegią na Unii Personalnej. To przy okazji wam też pokazałem bardzo fajną mechanikę, bardzo mocną mechanikę z Transfer Subject, tak, którą jest fajnie sobie wykorzystać. I można wtedy stoczyć jakąś wojną przeniesienie subjecta i zdobyć go tanim kosztem. No w sumie nawet Norwegia nie jest jakaś super wkurzona. Liberty Desire jest wysokie, ale tylko poprawimy z nimi relacje i to Liberty Desire spadnie tak naprawdę. I Norwegia będzie bardzo potulna dla nas. Nie wiem, czy to, że tutaj jest ta Norwegia, wpłynie na mój zasięg, jakby to powiedzieć, kolonialny. Nie mam żadnego pojęcia. Więc tu, jeżeli ktoś zna lepiej te mechaniki, bardziej je rozumie, może mi jak najbardziej to opisać w komentarzach. Serdecznie też was zapraszam do obejrzenia serii Spod Topu Szwedzkiego. Mam nadzieję, że się wam też spodoba. Już była zapowiedź na początku, teraz zapowiedź na końcu. No i niedługo będzie bardzo też dużo Warhammera na kanale. Dajcie znać, czy też jesteście nim zainteresowani, ponieważ 31 wychodzi nowy dodatek do Warhammera. No i z tego tytułu też pojawi się trochę nowych kampanii z niego. Widzimy się już jutro o godzinie 14. Hej!